Wracając do chronologii, proszę Państwa, chciałbym z roku 74, czyli jakby z samego środka tej słodkiej dekady 70-80, przypomnieć taką pioseneczkę, znowu cokolwiek dziecinną w treści i tutaj się troszkę wytłumaczyć, dlaczego ja takich piosenek dziecinnych, rodzinnych sporo pisuję, bo mam jakby ciągłą inspirację w domu. Jestem człowiek dość rodzinny, mam sporo dzieci, tutaj się Państwu trochę pochwalę, bo nie ma obowiązku wiedzieć. Jaś ma 6 lat, Paulina 15, a Agata już 21 i sama jest mężatką i sama jest mamą, czyli jesteśmy dziadkami przy okazji, ja i moja żona. I wszyscy razem mieszkając, proszę Państwa, właśnie prowadzimy rodzinne życie, które często przenika do piosenek. Ciekawostka, że mi się wtedy nawet dość dobrze pracuje, jak tak mi wszyscy po głowie skaczą, a kiedy taki dumny i blady, kiedyś przed laty, jak mnie przyjęli do Związku Literatów za teksty piosenek, pojechałem do Domu Pracy Twórczej w Oborach, to myślałem, że się wścieknę, bo tak było cicho i spokojnie, na palcach chodzili wszyscy. Przypominałem zupełnie tego dziadka spod Verdun, który nie mógł usnąć, jak nie strzelały armaty. A teraz będzie właśnie taka pioseneczka, do której pomysł mi się zrodził, kiedy się bawiłem z córeczkami. Rok 74, muzyka Jerzego Wasowskiego, Układanka. Na obrusie stały z połem z banku kawa, tort i stru ucla, a pod stołem zgodnym kołem układały dzieci pół ucla. Tu kolegom, koleżankom w mig wyjaśniam, trzasku, prasku, pucel to jest układanka taka, według wzoru na obrazku. Setki małych kawalątek do wyboru, do koloru, z cierpliwością świątek piątek się układa, według wzoru. Z nazwą bywa rozmaicie, wuj anglista, chociaż wazel i niarz śmieje się z naskrycie. Ho, ho, i nazywa to no panel, panie. Tak czy owak na obrazku było zboże świe, żościęte, piernikowa chatka w lasku i krasnalki z transparentem. W krąg się wiła rzeka mleczna, kłos się złocił, kwiat zakwitał. Słowem była to bajeczna, kwintesencja dobrobytu. Basia, Hania i Jureczek i nieznośny ja, siu mały, taki oto obrazeczek posapując układa mały. Lecz choć wytężały oczka, zniechęcając się po troszku, choć się jęła zbliżać nocka ciemna, układanka była w proszku. Darmo dymi chałupina, darmo zboże sto i w snoopka. Jurek znalazł ćwierć komina, ale na tym koniec kropka. W końcu Jasiu wstał z kolanek, ścisnął w piąchy małe dłonie, mówiąc: proszę koleżanek, kurczę, ktoś nas tutaj robi w konia. Ja mam dość tych dyrdymałków, spójrzcie same, jeśli łaska. Przecież żaden z tych kawałków nie pasuje do obrazka. Proszę taty, proszę mamy, dajcie wytchnąć, dajcie pożyć, po co my to układamy? Kurczę, jak to nie da się ułożyć? Po co my tu główkujemy, przymierzamy się od nowa? Po co dopasowujemy, jak się nie da dopasować? Ja bym chciał do ciemnej nocki tak układać z wami razem, ale dajcie nowe klocki, albo zmieńcie ten obrazek, albo zmieńcie ten obrazek.